Sam jak sądzi rano i okazało, że behavior pojebało. Tymi słowami zacznę dzisiejszy odcinek informacyjny, bo no nie wierzę to, co widzę. Nie wierzę, że jednak faktycznie tak jest, ale jeśli chodzi o Range'a Donny, taki mały update można powiedzieć, to właśnie typek wypisał, że jest problem z Range'a Donami, że jak macie purple and green, to może kiedyś się normalną magę i macie większy speed niż powinniście. I przez 2 miesiące jakieś to już tak sobie stoi, od jednego błędu tego range'y. I tak to stoi, Nurse jest przez to o wiele silniejsza i wiecie co się okazuje? No tebak! This is by design, the Nurse blinks with the addons increase charge time, then increase distance traveled. However, the actual time of the blink does not change, so the blink speed increase to get the extra distance in within that time. Nie no, kurwa, zajebiście, no. Czyli addon od dłuższego czasu był zbugowany według tego devsów. I teraz aktualnie jest jeszcze silniejszy. Dzięki czemu kill, który już tak jest wyznaczony silny bazowo, jest jeszcze silniejszy na addonach. Czyli tak już inne były addony, a one są jeszcze silniejsze. Nie no, tak. Tak, no, tak powinno być, no. Ja nie wiem, jakby powstało wiele materiału właśnie o tym, że addon jest zbugowany, jest wiele o tym mówione i tak dalej i jak się zaznaczają, to jest celowe. Nie, mam wrażenie, że to jest jakby typowo tak przepchnąć, że potem w razie czego móc powiedzieć, no wiem, dostaje nerfa, co nie, jakby, nie wiem. To jest po prostu, nie rozumiem, jak można zbuchować addon, czy naprawić addon, czyli go jeszcze zbuchować dzięki temu, i tak potężny addon dać killerowi, który jest najsilniejszy w grze i jest i tak wystarczająco silny bazowo. Like. No ale co? Czyli mam potwierdzenie, że to nie jest błąd. To jest celowe. Więc jeżeli ktoś tym gra, no to... No nic nie robi złego niby, co nie? Nie wiem co powiedzieć, po prostu to jest smutne. A nic, takie info, taki update temat range'y. Dzisiaj nie będzie jak coś w filmiku gameplayowego też, jakby zapraszam na Twitcha, bo gram aktualnie sporo na Twitchu. Zasadzie zrobiłem z nim 13 godzin, wczoraj zrobiłem 11 godzin i dzisiaj pewnie jakoś też będzie podobnie, więc no, zapraszam. Więc no, spodziewajcie się na mój nickname i link w opisie. No i co? Do następnego.